Dzisiaj bez żadnego ciekawego wstępu. Cześć, cześć, witajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved na kanale Rivik na modach. Dzisiaj oswoimy sobie dwa dinki. Jednym z nich jest Gigantospinosaurus i jak niektórzy pewnie myślą, to nie jest ogromny spinozaur, tylko coś na zasadzie podgatunku stegozaura oraz takiego jednego dinka teropoda, którego nazwy nie pamiętam, zaczyna się na M i oswaja się go pasywnie. Mam nadzieję, że uda mi się obydwa znaleźć. No i co, zapraszam was wszystkich do oglądania dzisiaj taki standardowy odcinek z oswajania. Dobra, dość szybko udało mi się go znaleźć. Metriacanthosaurus. Pisze, że jest not tameable, ale ja wiem, że da się go oswoić. Pamiętam, jak kiedyś grałem tej paczce modów chwilę, to właśnie to był jeden z pierwszych dinozaurów, jaki oswoiłem, dlatego, że oswaja się go pasywnie. Jak się go oswaja, zaraz wam pokażę, bo się pozbędę tego tutaj drugiego zębacza. Ja zawsze będę go nazywał zębaczem, bo ja totalnie nie potrafię zapamiętać jego nazwy jako jeden z niewielu. Ornithotheiricus. No, nie ma szansy, że to zapamiętam. Ojejku. No. Nie ma nic lepszego niż strzelba. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj jest. I on jest niby pasywny, ale kiedy jest głodny, to będzie nas atakować. On raczej nas nie atakuje. Musimy mu dać coś do zjedzenia, bo inaczej się go nie oswoi. Kiedyś wam go nawet pokazywałem, że on się robi agresywny, jak kiedy jest głodny, czyli w tym momencie aktualnym. O właśnie. Już nas zauważył. Już tu biegnie. Dobra. On teraz sobie ubije tutaj tego... Lyranosaurusa. Jak go załatwi i zje, to wtedy będzie możliwość go oswojenia, bo wtedy będzie po prostu najedzony. Pomożemy mu nawet trochę. Wiesz, on potrafi... On potrafi pływać! Nasz zębacz potrafi pływać. No widzicie, codziennie się uczę o nim czegoś nowego. Dobra, on chyba go zjadł, dobrze mówię? Ale nie ma tej... O nie, jednak nie jest najedzony. Trzeba mu jeszcze coś upolować. Dobra, co my tu mamy? Tu jest coś do zjedzenia, może jak to zje, to się uspokoi. Mam nadzieję. Gdzie on pobiegł? A, już do dobije. O, właśnie, teraz widzicie, ma taką poświatę wokół twarzy i teraz już się gada go oswoić, jak widzicie. No tylko mnie atakuje, bo zapomniał, że był na mnie zły, w sensie przypomniał sobie. Teraz pisze, że jest na Mabel. Passive. Metria Seed jest teraz najedzony, przez 5 minut będzie tak najedzony. Trzeba ten czas wykorzystać do jego oswojenia. Dobra, jak widzicie, teraz już nie będzie dla nas agresywny. No, póki jest najedzony, jakby zgłodnieje znowu, to trzeba będzie znowu coś mu dać. Ile on będzie dostawał? Po 15,2%. To nie tak mało. Metr. Jest, metr jako santo. Zaurus. Będę musiał polecieć do domu na chwilę po metal na siodło dla niego. Metriacanthosaurus. Metriacanthosaurus. Nie wiem, kto wymyśla te nazwy. Metriacanthosaurus. Nie zapamiętam tego, nie ma szans. Trochę mnie boli ten dinozaur, wiecie dlaczego? Bo on jest strasznie leniwie wykonany. To jest po prostu zmniejszony model Utyranusa. Bez tekstury piór. Nawet ma animacje te same. Chociaż z drugiej strony może mógłbym wam o tym nie mówić, nie psuć magii. No cóż. Ja sobie na razie polecę dom po metal dla niego na siodło. On w tym czasie nie głodnieje i będziemy sobie go właśnie karmić. Jak się go oswoi, to lecimy po gigantospinozaura. O, taki dinozaur. Leciałem do bazy po siodło, które już zrobiłem i rozpoczął się windstorm. Nie wiem, co się złego dzieje, kiedy jest windstorm. Czy dinek wolniej lata? Nie wiem. Nie otrzymuję od tego obrażeń jakichkolwiek. To po prostu efekt graficzny, mam wrażenie. No nic, my w tym wielkim sztormie lecimy do naszego Metriacanthosaurusa. Metriacanthosaurusa. A nawet, widzicie, zapamiętałem. Jednak mi się udało.
Okej, okay, ma już 75%, jeszcze dwa primity muszę zjeść. Problem tylko w tym, że muszę te primity skończyć zdobyć, a mi się skończyły duże zwierzęta w pobliżu. Tam coś dużego właśnie, Diplodok. No nie, Camarasaurus, okej. Okay. Po prostu słucha chyba nie było. A nie, nawet jest, prosta ręce, dobra. No dobra. Z tym naszym Triacanthosaurusem jest największy taki problem, że on jak zgodnieje, to sami tutaj zaatakować. Najgorzej jak to coś będzie na tyle duże, że będzie się bronić przed nim i na przykład go zrani w czasie polowania. Wtedy musimy go oswajać od nowa, dlatego trzeba mu zawsze... Musi mieć pod ręką mnóstwo martwych zwierząt dookoła, tutaj jakiegoś... No właśnie, Austroraptora mu ubiłem, żeby leżał już na górce w razie jakby zgłodniał. Dobra, no i chyba już powinniśmy móc dokładnie go oswoić. Super. Dobra. Cuddle Buddy, co to znaczy? Siodło na niego. Ciach. Dobra. Tak, tak, to jest... Dobra. No i co? Taki przeciętnej wielkości... Wielkości w sumie... Karnotaura. To jest taki w sumie właśnie Karnotaur na start, bo swoja się go pasywnie. Dość powolny. Nic wyjątkowego. Ale ma ryk, który może odstraszać dinki od nas. Pod kontrolem nie ma nic, pod X-em nie ma nic. Czyli może tylko atakować i ryczeć. No. Faktycznie odstrasza dinka. I zmniejsza mu prawdopodobnie teraz defense. O 113 bije, całkiem ładny wynik. Dobra. Dam mu chyba trochę w prędkość, bo jest troszeczkę wolny. No, ma dokładnie te same animacje, co Tyranus. Dobra, znajdźmy coś, co można jeszcze tutaj upulować. A kolejny dodo, na nim będziemy sobie dostawać damage. Czy on bez tego efektu będzie zadawał mniej? Tak, będzie zadawał mniej, czyli ten ryk jest typowo do walki z mniejszymi stworzeniami, które można nastraszyć naszym rykiem. O, a teraz ten sobie czerwoną poświatę, zdaję mu mniej? A, są inny dodo w pobliżu, no dobra. Zdaję mi teraz zdecydowanie więcej. Dobra. No nic, no. Bardzo standardowy dinek. Co on w ogóle jeszcze ma jakieś specjalne umiejętności w kierunku? Widzę, że nie, niestety. No mówię, taki właśnie... Trochę większy od Raptora dinek na start. Taki troszeczkę słabszy Karnotaur, bym powiedział. Dobra. Ja go zabieram teraz do Kryopoda. Idziemy oswajać Gigantospinozaura. On z tego co widziałem gdzieś w górach występuje, w statkach. Taki właśnie Stegozaur, tylko troszeczkę mocniejszy. No, to widzimy się za moment. Na niego mi się akurat przydadzą strzałki, bo sobie zrobiłem trochę tych ulepszonych. No tak, dinozaury, których zazwyczaj nie potrzebuję, to mi się pojawiają na 150 poziomach w miejscu, gdzie aktualnie coś oswajam. A te tutaj, jak widzicie, gigantospinozaury, trochę się ich naszukałem, a myślę, że już ich nie znajdę. Zazwyczaj widywałem je, kiedy akurat ich nie potrzebowałem, a teraz, kiedy akurat ich potrzebowałem, to nie mogłem ich za nic znaleźć. Dobra. Jednego z nich trzeba się będzie niestety pozbyć, będzie nam zawadzać. Ma bardzo ciekawą funkcję, tak jak zwykły stegozaur ma obniżone obrażenia o połowę, tak ten nie tyle co ma obniżone obrażenia, ale oddaje nam prawie połowę otrzymywanych obrażeń. Dobra, jeden padł i teraz jest tu drugi, który też nam wpadł do wody. Dobra. Gdzie on jest? Tam jest. Stał za 55, jeden torpor za to dostanie. No, całkiem dużo. Ulepszyliśmy sobie ostatnio ten sztucer, jak dobrze pamiętacie. Mam w nim teraz te ulepszone strzałki. Ma 6000 torporu, to powinniśmy wkładować w niego chociaż z 10 takich strzałek, ale aż tylu ich nie mam. O, o ile wszystkimi trafię, tak jak na przykład tą tutaj spudowałem. Co tam chodzi? Jakiś cyklop. No, trochę to podpadł. Będę musiał się z nim chwilę poganiać, pewnie. No. A, i przeciwnicy to już swoją drogą. No, to sobie tutaj stanę. Będę sobie go usypiał. A jak skończę, to
trochę do was wrócę, że tak powiem. To mnie znowu bije. A, ten tutaj na dole. To jest problem, bo tu idzie do tego dziwnego olbrzyma, się muszę go pozbyć. Pewnie jakiś stwór z Atlasu, jakiś boss czy coś takiego. Tak nie dużo zadaje. No. Ła, ale mnie obił. Dobrze, tą strzelbę ze sobą wziąłem. Jestem nasz... tam jak sobie pływa w wodzie. Giganty spinozaur. Dobra. Ła, dziwnie nas ogłusza. Dostał. Ile jeszcze ma HP? 2400, dobra. Jakoś się go ubije. Kurde, strzelba zadaje po 900 HP z bliska, nieźle. Dobra. O, jest w wodzie, potrafi pływać. Dobra, jeszcze jeden cios. No i super, udało się. Mongrel Cyklop. Dobra. Kończymy skończyć tego naszego gigantospinozaura. Gigantospinozaurus, dokładnie tak się nazywa. Na mnie nie będzie ciężko, nie będzie problemu z zapamiętaniem jego nazwy. No i jeszcze jedna strzałka i dobranoc. Super, uśpiony. Kurde, mogłem sobie, wiecie co, wziąć sweet melonów, jak zwykle zapomniałem, będę musiał wrócić do domu po nie. I się w międzyczasie pozbywać tych mniejszych zwierząt, które mogą mu zagrozić, na przykład takim hyenodonem, to muszę zająć, bo on to atakuje wszystko i wszystkich. No. Między innymi do tego się pozbyłem tego cyklopa, bo na pewno by go zaatakował. Dobra, tak samo tych dilo i tak dalej, dobra. To ja lecę do domu po... Wszedłem na niego i po sweet melonu. Widzimy się za moment, bo swajnie go pewnie trochę zajmie. Pewnie z tego zaatakuje jeszcze cięższe do oswojenia. Mam 163 winter squasha i 176 sweet melonów. Pomijając fakt, że niedawno i tak już jestem wyciągałem. Weźmiemy może trochę tego i trochę tego. Ale tak dla odmiany. Ja wiem, że jeden z dinków, patrzyłem na Spyglassie, chyba ten taki duży trajk, który wyciąga zna, który przypomina trochę byka i wyciąga nam stamina swoim specjalnym atakiem. On chyba, jego się chyba oswaja tylko kukurydzą i jakimiś kiblami. On zje właśnie tylko kukurydzę, co mnie bardzo ciekawi, że właśnie w końcu te kropy mają dzięki modom jakieś zastosowanie. Faktycznie kukurydza jest tym jedną rzeczą, jaką może zjeść. Może mi się go uda znaleźć po drodze, to wam pokażę. A tego gigantospinozaurusa dziwo się robi z samego fiberu drewna i skóry przy sobie, więc o tyle fajnie. Zakładam, że to jest w sumie coś na zasadzie właśnie był projektowany na zasadzie z tego zaura, tyle tylko, że bardziej skoncentrowanego na ataku. Dobra. No to sobie lecimy, bo mam aż 3,5 km do przelecenia. Jak tam dotrzemy, zaczniemy go karmić. On widzę z torporem też nie ma większych problemów, w razie czego tam parę jagódek dozbieramy na miejscu. No. Całą noc czekam, aż zgłodnieje. Zobaczymy, ile mu tego głodu zeszło. No, całkiem pokaźna ilość, chyba się oswoi na raz, co? A, widzę, mało zostaje za te... Troszkę mało dostaje za te nasze owocki, co na w pierwszej kolejności je. Sweet melony są chyba trochę wyższej jakości niż te winter squashe. No, powinien nam starczyć mu... powinien starczyć mu głodu, żeby go oswoić już teraz na raz, że tak powiem. Tym pożywienia starczy. Nie, starczy. Dobra. Nie ma to tamto. Co to w ogóle jest? Snuchomimus. Golden Sap. Tego jeszcze nigdy nie miałem. To stare surowe mięso ryby. Okej, okay, oswoił się nasz gigantospinozaurus. W ogóle w czasie nocy zaatakował mi tutaj fasolosuchus. Dobrze, że miałem tą strzelbę, bo inaczej sobie z nim nie poraził. Dobra, jest i on. Dajmy sobie na niego siodło. O, szybki jest nawet. No, taki stegozaur, tyle tylko, że szybszy widzę. I atakuje tylko z jednej strony. Trafi też gryziak stegozaur. Ryczy. Czy coś mu to ryczenie daje? Nic mu nie daje, niestety. Dixem nic nie robimy. No dobra. Możemy się w sumie z tym fasolosuchem spróbować. Ile mamy HP? 2,5 tylko. No dobra, ale mamy siodło. Powinniśmy dać radę. Próbujemy go zdenerwować. On ma tylko 1300 HP. Dobra, to nie powinno być trudne.
No, widzicie. Nie trafię go dzisiaj. Co się ze mną dzieje? No, został. I idzie prosto na nas. Dobra, spróbujemy się z nim. Okej, okay, potrafi bić z dwóch stron. No i faktycznie oddajemy bardzo dużą część damage'u. Dobra, damy mu radę. Dobra, no i nie było tak ciężko. Dobra, AP, atak. No, też potrafi się w miejscu, widzicie, obracać. I ma, widzę, też zadbali o jego animację skręcania bardzo dobrze, nie, że on jest sztywny. O, chociaż teraz akurat jest sztywny, akurat teraz się sztywno porusza, ale w miejscu nogą mu się faktycznie kręci, tak jak i całe ciało. Bardzo dobrze. Dobra. To my lecimy z nim do domu. Okej, okay, jesteśmy już w domu. To jest ten nasz Metriacanthosaurus. Okej, okay. I tu jest też nasz Gigantospinosaurus. Giant Spinosaurus, tak to się czyta. No dobra. No to mamy. Szczerze jestem bardziej zadowolony z tego Giantospinosaurusa. Taki... Podoba mi się, że twórcą modów chce się robić właśnie też roślinożerne dinozaury, bo pokazując, że świat dinozaurów nie kończy się tylko na tych mięsożernych teropodach, to mi się zawsze podobało w dinozaurach tego typu. No nic, to co, mamy dzisiaj kolejne dwa dinozaury do kolekcji. W następnym odcinku zająłbym się znalezieniem miejsca z ropą naftową i chyba nawet wiem, jak będziemy tę ropę pozyskiwać, ale tym zajmę się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Komentujcie, gdyż zawsze na każdy z wasz komentarzy z chęcią odpowiem. I co, do zobaczenia w następnym filmie. Elo.